No, w dzisiejszym materiale chciałbym Wam zaprezentować skrzydło Niewiuka. Jest to Doberman dwójka w rozmiarze 20 z 2019 roku. Doberman jest skrzydłem wyczynowym o wydłużeniu 5,9. Jego waga to 4,8 kg i w rozmiarze od 85 do 145 kg w masie startowej. Doberman dwójka jest skrzydłem typowo slalomowym, ale bardzo dobrze nadaje się również na przeloty. Jest bardzo szybkim skrzydłem. Producent podaje, że jego prędkość maksymalna 81 km na godzinę. W zakrętach wchodzi z prędkością 65 na godzinę. Jest bardzo skrzydłem dynamicznym. Czterorzędówka jak najbardziej. No i z tego co tutaj widzicie, są to linki już bez oplotu. To skrzydło posiada również system DES, czyli przekładając to na skrzydła dudkowe, jest to Power Attack. Po odpuszczeniu trymerów na zadany odcinek, po naciśnięciu speeda, te trymery nam odjeżdżają i mamy bardzo, bardzo duży przyrost prędkości. Dlatego trzeba sterować już tylko i wyłącznie stabilami. Typowy dla nowych skrzydeł, jak i również dla Dobermana dwójki, nos shark, czyli nos rekina na krawędzi natarcia. Komór mamy w tym skrzydle aż 60. Bardzo pięknie to i skrzydło pracuje. Bardzo szybko wstaje, nawet w bezwietrzu nie mamy problemów, żeby tym skrzydłem wystartować. Natomiast kupując takie skrzydło, należy pamiętać jak najbardziej o tym, że jest to skrzydło dla pilotów już wytrawnych, którzy mają nalatane ponad 250 godzin. Jest to skrzydło dynamiczne, dlatego na to należy zwrócić szczególną uwagę. Skrzydło to posiada również typowy dla skrzydeł slalomowych, wyczynowych system sterowania 2D. No i spójrzcie, co to skrzydło potrafi. Krótka prezentacja z kanału Alvaro Paramotor. Ja ze swojej strony Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę na ten sezon wspaniałych lotów i przede wszystkim bezpiecznych. Trzymajcie się, hej!